Witajcie kochani! Dziś zapraszam Was na kolejny filmik z serii Ciekawa Marka i tym razem porozmawiamy sobie o polskiej marce kosmetyków naturalnych i wegańskich, a dokładnie o Recibo. Marka, która istnieje na naszym rynku dosłownie od kilku lat. Oferty jeszcze nie ma zbyt bardzo dużej, rozbudowanej, natomiast znajdziemy w niej kilka ciekawych kosmetyków i dzisiaj przyjrzymy się, czy naprawdę jest to marka kosmetyków naturalnych, co znajduje się w składach wybranych przeze mnie preparatów i czy rzeczywiście warto po nią sięgać, czy też nie. Może na początek kilka takich ważnych informacji, a mianowicie to, że marka bardzo mocną wagę przykłada do ochrony środowiska i tworzy produkty w opakowaniach biodegradowalnych. Na stronie możemy znaleźć również taką informację, że marka zaczyna przykładać też uwagę do redukcji plastiku. Wszystkie te zmiany oczywiście mają zadbać o naszą planetę. Marka też prowadzi różnego rodzaju akcje ekologiczne, uświadamia ludzi w tym, żebyśmy dbali o tę naszą planetę, nasze środowisko. I to jest bardzo, bardzo duży plus. Oprócz tego na stronie internetowej marki znajdziemy również ważne certyfikaty, które ona posiada. I co ciekawe, z roku na rok zdobywa coraz większą popularność, jak też coraz większą ilość nagród. A to świadczy o tym, że jednak konsumenci bardzo polubili markę Recibo. Kolejnym ważnym faktem będzie na pewno to, że pierwszym kosmetykiem, który został wprowadzony na rynek, był słynny olejek do demakijażu. I tutaj opowiem Wam taką moją historię z tym związaną. Oczywiście ja nie współpracuję z marką Recibo, natomiast pamiętam, kiedy ona wchodziła na nasz rynek i otrzymałam wtedy do przetestowania jeszcze jako blogerka kosmetyczna właśnie ten słynny olejek. I tak bardzo przypadł mi on do gustu, że po przetestowaniu jednego opakowania kupiłam chyba kolejne 4. Uwielbiałam go stosować, nic absolutnie nie działo się na mojej skórze. Pamiętam, że byłam bardzo zadowolona z tego, jak on usuwa makijaż, jak doczyszcza skórę. No i też podobała mi się bardzo koncepcja, czyli olejek zapakowany w taki kartonik, a dodatkowo dołączona ściereczka, dzięki której mogliśmy sobie wykonywać ten demakijaż i w prosty sposób mieliśmy tak naprawdę produkt 2 w 1, czyli nie potrzebowaliśmy jakichś dodatkowych wacików, papieru, gąbek i całej reszty. Mieliśmy olejek i do tego dołączony ręczniczek. No, bardzo fajna koncepcja, do tej pory ona istnieje i rzeczywiście ten olejek jest naprawdę też mocno popularny wśród całych wszystkich kosmetyków marki. No ale oczywiście marka też mocno się rozwija i tworzy coraz to nowsze produkty i między innymi możemy znaleźć w ofercie nie tylko preparaty do demakijażu czy pielęgnujące do twarzy, ale mamy też już kosmetyki do pielęgnacji ciała, mamy również akcesoria, wśród których znajdziemy na przykład opaskę do włosów czy też szczotkę do ciała. Są też dostępne zestawy kosmetyków, które wychodzą, powiem Wam, bardzo fajnie, jeśli chodzi o cenę. Jeśli właśnie jesteśmy przy cenach, to tutaj też muszę zwrócić uwagę, że kosmetyki marki Recibo mamy w takim przedziale cenowym od 39 zł do około 130 zł i te 130 zł to jest najdroższy produkt marki, a dokładnie serum, które później sobie przeanalizujemy. No dobrze, teraz wiecie mniej więcej, jak to wygląda, jeśli chodzi o markę. Na stronie internetowej mamy wszystko bardzo fajnie rozpisane, mamy podział kosmetyków na grupy ze względu na ich działanie, ale też marka nie ukrywa składów, więc wszystkie dokładne składy INSI znajdziemy pod każdym produktem i co jest też bardzo fajne, to, że mamy wypisane kluczowe składniki aktywne. No dobrze, ale skoro jesteśmy przy kosmetykach naturalnych, to warto by było również przypomnieć sobie definicję kosmetyku naturalnego. Otóż jest to produkt, który został stworzony w maksymalnej ilości substancji pochodzenia naturalnego i mogą to być substancje pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub też mineralne i w minimalnej ilości substancji syntetycznych.
Czyli tak naprawdę, jakbyśmy się przyjrzeli tym markom naturalnym, to nie jest coś takiego, co mamy zazwyczaj 100% w kosmetyku naturalnym, substancji pochodzenia naturalnego. I powiem Wam, że kiedy ja w ogóle zaczynałam moją przygodę z kosmetykami, to pamiętam, kiedy wchodziły właśnie te produkty pielęgnacyjne naturalne, ta definicja nie do końca jakoś tak przypadła mi do gustu i nie była dla mnie jasna, bo wydawało mi się, że kosmetyk naturalny to jest taki kosmetyk, który posiada w 100% substancje pochodzenia naturalnego. Co się jednak okazuje, nie do końca tak jest. Mamy pewne regulacje prawne, które też nie są aż tak bardzo wyostrzone i też bardzo często producenci wykorzystują nazwę substancja, produkt naturalny, podpisując gdzieś pod kosmetykami, które nie mają tych naturalnych substancji, lub też powiedzmy, że w 95% posiadają substancje pochodzenia naturalnego, ale jeśli chodzi o te syntetyczne, to są takie substancje, które są zakazane do stosowania w preparatach naturalnych. Mam tutaj na myśli na przykład sztuczne barwniki, sztuczne konserwanty, czy na przykład PEGI. O, są pewne regulacje prawne, z którymi jeśli wy interesujecie się kosmetykami naturalnymi, powinniście się zainteresować i sprawdzić dokładnie, jakich substancji producent kosmetyków naturalnych nie powinien stosować w swoich kosmetykach. Czy tak jest w przypadku marki Rezibo? Za chwilę to sprawdzimy, dlatego że postanowiłam wybrać dla was cztery takie kosmetyki, które mogłyby was zainteresować, które są też dosyć mocno popularne. I sprawdzimy, co rzeczywiście znajduje się w składach kosmetyków. No to co? Jesteście gotowi? To zaczynamy. Przy omawianiu owych składów kosmetyków myślę, że warto zacząć od kultowego olejku do demakijażu. I co takiego tutaj mamy? Zwróćcie uwagę, że skład wcale nie jest duży, jakoś specjalnie rozbudowany. Ale, no właśnie, na pierwszym miejscu mamy olej lniany, następnie mamy olej z pestek winogron, olej abisyński, olej awokado, witaminę E, olej manuka, olej słonecznikowy, związki zapachowe oraz zapach. No i jak? Podoba Wam się ten skład? Bo moim zdaniem rewelacyjny i rzeczywiście nie ma w nim żadnych substancji kontrowersyjnych, jak również substancji zakazanych do stosowania w kosmetyku naturalnym i można by było powiedzieć, że skład tego preparatu jest, nawet bym powiedziała, w 98% naturalny. Lecimy z kolejnym kosmetykiem i teraz będzie ten najdroższy, czyli właśnie serum, o którym Wam wcześniej wspominałam. Zwróćcie znów uwagę na jego skład, nie jest on zbytnio rozbudowany, ale co tutaj znajdziemy? Mamy przede wszystkim olej ze słodkich migdałów, olej z pestek winogron, olej marula, skwalan, olej buriti, olej z nasion ogórecznika, emolient, witaminę C, witaminę E, wyciąg z lawendy, zagęstnik, olej słonecznikowy, związki zapachowe, zapach i zapach. No i tutaj również muszę powiedzieć, że skład jest naprawdę bardzo fajny i też nie ma tutaj żadnych substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetyku naturalnym, czyli mamy już drugi preparat, który potwierdza, że jednak marka jest marką produkującą kosmetyki naturalne. Lecimy z kolejnym. Tym razem będzie to tonik, który również może służyć nam jako esencja. I zwróćcie uwagę na jego skład. Mam wodę, wodę różaną, wodę z kwiatów pomarańczy, glikol, glicerynę, hialuronian sodu, ekstrakt z rabarbaru, ekstrakt z pestek dyni, kwas cytrynowy, konserwant i konserwant. I może zatrzymamy się jeszcze na chwilkę przy tym preparacie, ponieważ bardzo często pytacie mnie o to, czy co myślę na temat gliceryny stosowanej w tonikach. No i słuchajcie, żeby kosmetyk działał efektywnie i żeby przynosił efekty, o, tak będzie najprościej, musi być zastosowany nośnik plus substancja aktywna. O co tutaj chodzi? Musi być zastosowany taki penetrator, może promotor penetracji, czyli taka substancja, która pomoże cząsteczkom substancji aktywnych dostać się do wnętrza z naszej skóry i przebić tę warstwę ochronną. Wtedy możemy mówić o tym, że mamy zastosowane takie substancje, które będą działały efektywnie i będą przynosiły jakieś nam pozytywne efekty działania danego kosmetyku. Gliceryna jest właśnie takim promotorem przenikania, przez co też ułatwia dostawanie się substancjom aktywnym w głąb naszej skóry i
odpowiednie działanie. Więc jeśli mamy tonik, który ma działać tonizująco, czyli przywracać pH naszej skórze, ale producent zastosował w nim również fajne, ciekawe substancje aktywne, które mają jeszcze dawać jakieś dodatkowe, pozytywne efekty, gliceryna jest jak najbardziej wskazana w takich preparatach. I zwróćcie też uwagę na to, że producenci kosmetyków naturalnych mają troszkę utrudnioną tą sytuację, jeśli chodzi o te promotory przenikania, o te nośniki. Bo w kosmetykach takich bardziej chemicznych stosuje się różnego rodzaju polimery, nanonośniki, liposomy, jakieś specjalne nanorurki i tak dalej, które są stworzone z różnego rodzaju substancji chemicznych. Jednak w kosmetykach naturalnych ten proces jest bardziej utrudniony ze względu na to, że nie możemy stosować, producenci nie mogą stosować substancji, aż tylu substancji pochodzenia syntetycznego. A gliceryna roślinna jest bardzo dobrym rozwiązaniem, czy na przykład różnego rodzaju glikole lub też alkohole, które będą właśnie sprawiały, że te substancje aktywne będą dostawały się do wnętrza skóry i dobrze na nią działały. No, mam nadzieję, że Wam to tak wyjaśniłam w taki, powiedzmy, przystępny sposób i teraz wiecie, o co chodzi. Więc jeśli skupimy się na tym toniku i esencji zarazem od marki Rezibo i zwrócicie uwagę na skład, no to rzeczywiście mamy tutaj substancje, bardzo fajne substancje aktywne i mamy też te promotory przenikania, plus do tego konserwant, który jest obowiązkiem przy stosowaniu różnego rodzaju kosmetyków, nie tylko tych chemicznych, ale również naturalnych. No dobrze, ostatni kosmetyk do sprawdzenia na dziś. I tutaj skład będzie już znacznie bardziej rozbudowany, ponieważ mamy do czynienia z lekkim kremem nawilżającym. A skoro mamy krem nawilżający, to też musimy mieć takie substancje, które będą nawilżały naszą skórę, które będą tworzyły też odpowiedni film na skórze, żeby nie uciekała ze skóry zbyt mocno woda, plus do tego dawały nam jakieś substancje aktywne, fajnie działające. No i zwróćmy teraz uwagę, co w tym lekkim kremie nawilżającym naturalnym mamy. Na pierwszym miejscu woda, następnie mamy glikol, mamy emolient i emolient, olej ryżowy, olej z pestek winogron, skwalan, emulgator, trehalozę, masło kakaowe, hialuronian sodu, ekstrakt z pieprzu tasmańskiego, wyciąg z oczaru wirginijskiego, ekstrakt z dziurawca, ekstrakt z nagietka, z rumianku, z kasztanowca, malwy, lipy, mięty pieprzowej, krwawnika. No tych ekstraktów jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale mamy też witaminę E, olej słonecznikowy, emolienty, zagęstniki, konserwanty i zapachy. Okej. Dobrnęliśmy do końca. Widzicie, skład jest rzeczywiście bardzo rozbudowany. I tak, mamy tutaj substancje emolientowe, czyli to, o czym mówiłam, będzie okluzja, będzie działanie ochronne na naszą skórę. Mamy substancje aktywne, a nawet bym powiedziała ogromną ilość tych substancji aktywnych z tych właśnie wymienionych ekstraktów. Mamy oczywiście witaminę E, która też będzie fajnie działała na skórę, no i substancje, które będą tworzyły preparat, plus te konserwanty i zapachy. Czy to będzie lekki krem nawilżający? No być może konsystencja tego kremu jest rzeczywiście lekka, ale uwaga, zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj substancje, które mogą, ale nie muszą działać komedogennie, jak na przykład masło kakaowe lub też oleje. Mogą, ale nie muszą. Powtarzam, to będzie fajny preparat dla osób, które posiadają skórę suchą, przesuszoną, normalną lub też mieszaną. Jeśli chodzi o osoby posiadające skórę tłustą, to musicie wziąć to troszeczkę tak w nawias, jeśli chodzi o ten skład. Mimo tego, że mamy tutaj na przykład miętę pieprzową, też fajnie działającą na skórę tłustą, na skórę, gdzie pojawiają się jakieś stany zapalne, i też kilka fajnych, jak na przykład oczar wirginijski, ekstraktów, które też będą fajnie działały na takie bardziej rozszerzone pory, nie takich niedoskonałości na skórze, mimo tego, że w składzie mamy na przykład masło kakaowe, czy mamy hialuronian sodu, czy mamy dużą ilość emolientów. Cztery wybrane przeze mnie kosmetyki i widzicie teraz, jakie one posiadają składy. Muszę przyznać, że rzeczywiście są one
naturalne. Tak jak wcześniej też wspomniałam, marka Rezipo jest marką produkującą kosmetyki wegańskie, czyli takie, które nie posiadają w składzie substancji pochodzenia odzwierzęcego. I rzeczywiście tak jest. Nie ma tutaj żadnych składników, które mogłyby troszkę dawać Wam do myślenia, więc jeśli jesteście osobami, które stosują dietę wegańską, które są na diecie wegetariańskiej, a które sięgają po kosmetyki naturalne, spokojnie możecie sięgać po tę oto markę. No dobrze, to teraz podsumujmy sobie ten dzisiejszy film i moje rozważania na temat marki Rezipo. Więc tak, jest to marka tworząca kosmetyki naturalne, jest to również marka tworząca kosmetyki wegańskie. Składy są rzeczywiście bardzo ciekawe. Nie ma tutaj podziału na wiek, więc myślę, że każdy spokojnie dobierze coś dla siebie do swojego typu skóry, bo mamy preparaty nawilżające, mamy preparaty do cery tłustej, mieszanej, mamy coś do ciała, mamy preparaty nawilżające, bardziej ujędrniające, wzmacniające naszą skórę. Fajne substancje aktywne, mamy nośniki, które też są bardzo ważne przy produkcji kosmetyków naturalnych. Ceny, powiedziałabym, dla każdego. To jest taka nie najtańsza półka, ale powiedziałabym średnia półka cenowa. Jak jeśli chodzi o dostępność marki Rezipo, bo też często pytacie o dostępność konkretnych marek. Jak już wspomniałam, marka prowadzi swoją stronę internetową, na której również możecie zamawiać produkty, ale Rezipo jest również dostępne w Perfumerii Douglas i w drogerii Superfarm, jak również na stronach internetowych różnych sklepów, na przykład sklep Nutridom, Cocolita, Minty Shop. Także myślę, że spokojnie możecie znaleźć te produkty praktycznie wszędzie. Może troszeczkę jest ograniczona dostępność taka stacjonarna, jeśli o nie chodzi, ale dla chcącego nic trudnego. Także kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy film i za Waszą obecność. Jeśli interesują Was kosmetyki naturalne, to myślę, że Rezipo jest jedną z takich marek, którymi warto się zainteresować, a w dodatku jest to nasza polska marka, więc warto też wspierać naszą polską produkcję i w dodatku tak fajnych kosmetyków. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie, że w opisie do dzisiejszego filmu znajdziecie ważne dla Was linki. Widzimy się w kolejnej publikacji. Do zobaczenia, buziaki, pa!